Niedożywienie w chorobach nowotworowych jest bardzo istotnym problemem. W niektórych przypadkach lokalizacji nowotworów w górnym, zwłaszcza odcinku przewodu pokarmowego, niedożywienie dotyczy 80 kilku procent chorych. No, należy też powiedzieć, że w około 20% przypadków niedożywienie może być bezpośrednią przyczyną zgonu chorych na nowotwory. Leczenie onkologiczne jest coraz bardziej agresywne, to jest leczenie skojarzone. Żeby przeprowadzić cały kurs leczenia, chory musi być w dobrym stanie ogólnym i dostatecznie odżywiony. Brak interwencji leczniczej w tym momencie u chorego nowotworowego jest tak naprawdę skazaniem go na cierpienie i na śmierć. I co jest szczególnie bolesne, szczególnie w naszym kraju, to jest to, że my mamy cały szereg metod leczniczych, które możemy zastosować w przypadku walki z koaheksją nowotworową. Mamy refundację w zakresie żywienia dojelitowego, mamy refundację w zakresie żywienia pozajelitowego, w warunkach szpitalnych, w warunkach hospicjum, w warunkach domowych, w warunkach opieki długoterminowej. Wystarczy po prostu sięgnąć po nie i pomóc pacjentowi. Trochę brakuje nam jeszcze w tej refundacji, brakuje nam jeszcze jednego aspektu, a mianowicie nie mamy refundacji tych diet, które pacjent może wypić, żeby nie musiał być żywiony sztucznie. To nad tym pracujemy teraz, żeby tę sytuację zmienić. No i kolejna rzecz to jest to, że nie tylko wśród lekarzy, ale w ogóle w społeczeństwie brakuje świadomości, jak ważne jest żywienie podczas walki z chorobą nowotworową.